Ja pierdolę. To jest dla ciebie dobry człowieku płytka. Kurczę. Z tego miejsca chciałbym uczcić sukces. Musimy sprawdzić, ile tam siana wejdzie. Moglibyśmy zrobić test, ile wejdzie tutaj siana. Siema prezes! W lusterku się odbijasz. Widzę twój wzrok. Cześć. Śmigas, patrz. Cześć. Śmigas jest pilotem, tata kierowcą. Tu mam samicę, pieski się niestety nie zmieściły. Trzeba by było większą furę wziąć. A co do fury, tata, patrz jaki fajny śnieg spadł. Ja niestety nie mogę dzisiaj jechać ze względu na to, że wieczorem jeszcze się leczyłem. Ja się dzisiaj poleczę. Mam ten na bazie chmielu, taki specyfik. Moi drodzy widzowie, nim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie łapce w górę oraz subskrypcji z tego względu, że na 100 tysięcy widzów wyjeżdżam do Stanów. Na 70 tysięcy widzów udało nam się zrealizować moje marzenie, spotkanie z Kalim. A poza tym, kurde, robimy teraz zajebisty sklep. TM Shop, kurde, już niebawem powstaje, a teraz macie przedsmak tego. Pierwszy śnieg należy do taty, bierzemy Subarynę. Nie, no pojedziemy w tę zimę też zaszaleć Subarynką. Ale pod warunkiem, że dasz mi się przejechać. No jasne, weźmiemy sanki, będziesz mógł się przejechać. Zróbmy kulik. Subaru kulik. Tak. Dobra, za ty. Wydechem szczególnie. Ja tu z tyłu mam loże szyderców, jakbyśmy mieli Mercedesa G-Wagona, to bym sobie psiaki z tyłu w bagażniku jeszcze trzymał. No ale niestety nie mam Mercedesa G-Wagona i jakoś prędko się nie zapowiada. Bo jak sami możecie sobie pomyśleć, mając tam 21 lat, pracując samemu na wszystko, no niekoniecznie jest łatwo w tym wieku kupić auto za 1 100 000 zł. Ale dzisiaj realizuję jedno z moich marzeń, przy okazji udało nam się pomóc. Miałem wam wymienić coś na rzeczy, a więc generalnie tak. Była akcja charytatywna, licytacja u Kaliego. Kali licytował swoją platynową płytę V8T. No i postanowiłem, że jako to jest jedna z moich ulubionych płyt, no to trzeba ją zlicytować. Walka nie była zbyt ciężka, że tak to powiem, bo za każdym razem jak ktoś tam rzucił powiedzmy 3000, to ja rzucałem 3,5. Finalnie można powiedzieć, licytacja skończyła się na 7500, które wylicytowałem, ale jako że 7500 nie jest fajną, równą kwotą, no to trzeba było po prostu trochę dorzucić, dlatego mimo tego, że już nie trzeba było, no to dorzuciliśmy jeszcze do 8888 zł. Wsparliśmy cel charytatywny dla Zosi z SMA. Macie w sumie link w opisie jeszcze do tej akcji charytatywnej. Możecie sami wpłacić choćby złotówkę i zostać małym bohaterem. Ten vlog, ajc faj draj, policaj! Po raz pierwszy z tyłu w Subaru jadę, naprawdę, nigdy jeszcze nie jechałem z tyłu w Subaru. I co jak co, ale tu jest naprawdę dużo, kurde, miejsca. W porównaniu do tego Peugeota się tu naprawdę świetnie mieszczę. Jest miejsce na głowę jako tako, nawet jest mały prześwit. Kurde, tutaj jakieś przestrzenie, kurde, świetnie, świetna sprawa. Jestem zszokowany, 3 lata mam to auto prawie. I nigdy nie jechałem z tyłu. Ale buczy strasznie z tyłu. Patrz, idziemy 2000 obrotów i jak głośno. Ja tu krzyczeć muszę. Po drugie, tam te wszystkie urządzenia, przerzutki, to wszystko tam działa tak, to ma działać, nie? Rozmowa z tatą o rowerach. Aha. Ale czuć. Nie, zimno będzie. Ej. Spalanie. Ja płacę za benzynę. Zamknij to okno. Nie, patrz. Ty dawaj mu tak lekko, tata. Tu masz 70. Nie chcę brać udziału w konkursie, te punkty co rozdają na drogach. Ej, ale według mnie to jest zjebane mega, nie? Że na przykład pojedziesz w jakimś Tico w nocy, to będą na ciebie, wiesz, patrzeć tak ulgowo, nie? O, masz Tico, dobra, no jakaś mniejsza kara trochę, nie? Zazwyczaj tak z reguły jest. A jak mnie, kurwa, zatrzymają w nocy, to potrafię, kurwa, 2, a nawet 5 godzin stać na poboczu. Od razu jakiś problem jest szukany. Choć nie zawsze, trafiłem 2 razy na świetnych panów policjantów i to według mnie są panowie policjanci i takich trzeba szanować. Ale no jak wiesz, jak ktoś z reguły szukał cię problemu, a go nie ma, no to jest problem. Nie, kurde, ale no to jest to, ja zawsze mówię, sprzedam to Subaru, ale jak już się przejedziesz, no nie umiem sprzedać tego auta, naprawdę, mimo tego, że... Bo ja chciałem sprzedać, bo ja nim jeżdżę, kurde, 4000 km w 3 lata nim zrobiłem. A ja nie jeżdżę autem tylko tak z pasji co najwyżej. Na pasję nie ma czasu, albo muszę czekać 3 dni, bo zażywałem lek. Bo jestem taką osobą, że nie jeżdżę tak by ryzykować. Na zimę jest detoks, widzowie, bez kitu. Muszę zatankować i pojeździć. No moje serce pulsuje, pa! To turbo! No słuchaj tego, jakie to jest cudowne. Jedziemy w Katowicach. Zredukuj go biegiem tak.
Ja pierdolę! No z tyłu to są inne doświadczenia. Spodek. Bączki pod spodkiem. Na milion słów bączki pod spodkiem. Tu masz wjazd. No właśnie problem z wjechaniem jedynie. To jedziemy ze deskami. Z deskami, no. Tatę nosi. Tata, nie mogę przyspieszyć na dwupasmówce. Też tata w centrum Katowic. Tata, przytarłeś dokładkę. Pa, ale kurwa był fart, jakby to było 5 mm wyższe. Ten, jakby ten chodnik był 5 mm wyższy, to połamane. Jest fart. Lecę sobie mordeczki do apteki wykupić receptę. Dla mnie to jest trochę porąbane. Będąc w górach, musisz jechać do Katowic, bo nie ma nigdzie indziej leku. Porąbane trochę. No ale już jesteśmy praktycznie przy aptece. Akurat się udało tak ogarnąć, że Kali właśnie też jest z Katowic. No i po prostu jadę i do Kaliego i po lek. Tak, to naprawdę tragedia. Wyobraźcie sobie w moim przypadku płacić na przykład 200 zł za to, że pojadę po lek. W sensie na przykład za samą benzynę 200 zł. No cóż, witamy w Polsce. Po raz drugi byliśmy w tej samej aptece. Dlaczego ta pani mnie tak traktuje, tak z góry? Jakbym przyszedł, kurde, po piwo mając 15 lat. Mnie to wkurwia na przykład osobiście. Jako strasznie nieuprzejma ta kobieta jest w tej aptece. No i dodatkowo, kurde, to, że wiesz, podaje ten kod i tak dalej. Na stronie jest podane, że niby jest wiele sztuk, no a przychodzę do apteki, jest zero sztuk niby. Spoko. Gonimy policję! Znajdujemy się tutaj z Kalim. Marzenie moje. Przyznam szczerze, moje wielkie marzenie. To jest dla ciebie, dobry człowieku, płytka. Kurczę. Wylicytowana przez ciebie za grube pieniądze. No i tutaj jeszcze u mnie jest upominek jeszcze ode mnie. O, dziękuję ci bardzo. Także... Dziękuję ci bardzo. To ja tobie dziękuję. Czy co, małego buszka? Pewnie. Powiem ci szczerze, bo ja właśnie prowadzę kanał konopny, nie? Ja cię kojarzę, ja cię widziałem z tymi dżentami w tej bluzie piraty. No właśnie. Ja cię kojarzę. Zrobiła psia pogoda. Zresztą wygląda, że po lesie latali z psami, a teraz. No to trzeba się ubrać. Śnieg spadł, jestem w szoku. Od początku, jak właśnie zacząłem tworzyć kanał, totalnie moje marzenie. I tego właśnie na szybko z tych resztek ubiłem w aucie, mówię, kurde, chociaż tyle, nie? Tam ci wychodziłem parę też CBD-czków. Bo przypuszczam, że jak wystartuje legalizacja, to wyruszacie. To nie będzie takie proste, nie? Wiesz, to. Tak jakby trzeba będzie mieć przełożenia, żeby mieć coffee shop, nie? No, ale już myślę, że bardzo idzie do przodu, co nie? No, prawda. Myślę, że wiesz, na przestrzeni kilku lat już będziemy mieć lepiej. Dużo ludzi takich, nawet i znajomych lekarzy, i mam takich prawników, czy notariuszy, no to też właśnie mają inne nastawienie. A nasze ciocie, wujkowie starsi. A to się też zmienia, bo ja wiem, ja mam znajomych, co mają te sklepy konopne. Starsze panie tam z artrytyzmem, z jakimiś problemami ze snem, z takimi rzeczami i sobie przychodzą. Ja nawet poradniki dla ludzi robię, ale ten jeszcze nad czymś takim ubijałem. O, w tym wziąłem sobie resztki. Jadę tam z tyłu, kurczę, mówię, nie, musi być cokolwiek. No nie ukrywam, że gdzieś tam od początku, kurczę, słucham. Ja zaczyna... przy młodym przy okazji. No bo... Znaczy miałem trochę inny PESEL już, nie? Nie, to... Ale tata też, słuchaj, to nieraz w aucie jeździliśmy. Ciebie, potem Mali, to już mniej więcej rozpoznaje. Lekcja, odrobione zadanie domowe. No i kurczę, pamiętam, jak siedziałem jeszcze rok, półtora temu, gdzie kanał też był dużo mniejszy, w takim malutkim biurze, 2x3. Bo ty tam streamujesz coś, nie? Też streamuję. Tutaj, jak płyta jest trzymana. Powiem wam, że jak tu z tyłu się jedzie, to aż w uszach tak dudni, w sensie tak potrafi trochę przytykać uszy. Ty, a śmigasz do mnie, że Kali mi SMS-a napisał. Kurczę, nawet zdjęcia nie zrobiliśmy. Z filmu się wytnie. Zajechaliśmy sobie przy okazji na tereny przemysłowe w Katowicach. Tu jest jedna taka zajebista restauracja, właśnie do niej idziemy. W Wołkach. I tu normalnie z tego komina podobno nawet pizzę wytwarzają. Także uznałem, że jak taki świetny dzień, to trzeba sobie jeszcze coś dobrego wszamać. Zapieprzamy, zobaczyć, co tam mają ciekawego. Wystrój fajny, co prezes? Tak, podoba. Nie, naprawdę fajnie tutaj. Jest taki klimacik. Nie, jest klimacik. I tak na obrzeżach fajnie, naprawdę. Obczajamy menu i zaraz coś bierzemy. Migasku, mój kochany, musimy opić sukces. Także
Ja biorę Hennessy, a ty co ty bierzesz? Ja biorę Chivasa 12-letniego. No i gitarę, dobra. Dziękujemy. Kurde, wygląda naprawdę dobrze. Jak oceniasz burgera? Ładny. Z tego miejsca chciałbym uczcić sukces. Sukces zebrania pieniędzy na zdrówko Zosi. Tutaj pijemy. No i generalnie na całej akcji spełnienia marzenia. Teraz można przejść do burgerka i jedziemy. Jest u was jeszcze dostępna marihuana medyczna? 22 i Reda mam wypisanego. Aha. Dobrze, dobrze, to dziękuję bardzo za informację. Do widzenia. Dostałem receptę jeszcze na 22 niebieską i tak naprawdę nie jestem w stanie nigdzie jej zrealizować, na Śląsku, w górach, nigdzie. Dzwonię po aptekach, wszędzie, nigdzie nie ma tych obu dwóch lekarstw. Nawet w aptece, w której zawsze jest, to tam nawet nie ma. Dzwonimy jeszcze do jednej, no jest tragedia, naprawdę, z tym jest tragedia. Powiem wam, w tym kroku można teraz i sobie wracać do autka, wrócić do domu, coś tam wiecie, jeszcze tego. No i generalnie będzie można się poekscytować naszą płytą już w domu, co nie? Tu popatrzcie, jakie wielkie tereny przemysłowe. Mieliśmy problem z wjechaniem Kurumą, bo tam mają strasznie duże progi. No ale, że tak to powiem, tata się tutaj z kimś zna. Ale ma tu swój klimat, taka sesyjka zdjęć, patrz, na przykład jakby się tam stanęło, o, ale wieje, jakby się tam stanęło Subarynom zrobić takie foty na takim terenie, kurde, świetnie by to wyglądało, ale nie w taką pogodę. Jesteśmy już w chacie, psiaki się mega stęskniły, bo nas nie było 5 godzin w domu, porozmawialiśmy sobie o wielu tematach, m.in. konopnych, nawet udało nam się przegadać, że gdzieś tam może na wiosnę uda nam się razem wspólny wywiad zrobić na mój kanał. To by było naprawdę świetne, no kurde, czułbym się niesamowicie. I fajne jest to, że tak naprawdę spotkałem się z legendą w polskiej scenie hip-hopowej. Tak naprawdę z wielkim człowiekiem, który tak naprawdę normalnie ze mną rozmawiał o pogodzie. Więc naprawdę jest mi mega miło. Mamy tutaj płytę najnowszą, Kaliona. Muszę sobie położyć w jakieś ładne miejsce, żeby jej nawet nie zarysować i będę ją trzymać. I to mnie chyba najbardziej kupuje, w sensie, bo ja czegoś takiego bym potrzebował. Musimy sprawdzić, ile tam siana wejdzie. Moglibyśmy zrobić test, ile wejdzie tutaj siana, ale boję się, że trochę by to było wieśniackie, więc nie będziemy takich rzeczy na YouTubie robić. Gdzieś tam prywatnie sprawdzimy, a na kanale może kiedyś sprawdzimy, ile tu wejdzie jara. Bardziej stary. Ja sobie kupiłem kiedyś te bibuły i zamówiłem te bibuły i zapłaciłem więcej za przesyłkę niż za bibuły, ale zamówiłem kurde sobie, bo no chciałem mieć kiedyś, zrobiłem test na kanale w ogóle i korzystałem sobie z nich. One mają strasznie fajne filterki. Mi się strasznie podobają te filterki. No i tego w sumie nie pokazywaliśmy, ale jak widzicie sami mamy platynową płytę, która leci centralnie tutaj nad komputer. Będzie normalnie ją widać zawsze na live'ach, czy tam na filmikach niektórych. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę nietuzinkowa ozdoba. Trofeum można rzecz powiedzieć nawet. Tym bardziej V8T, dla mnie to już jest klasyk powoli. Powiem wam, pamiętam jak za czasów gimnazjalnych gdzieś tam, czy licealnych słuchałem pierwsze razy. No świetna sprawa. Na pewno jak będę sobie siedzieć, będę sobie palić skręta, będzie tutaj powieszona płytka, no będzie kurde bujać, nie? Naprawdę klimacik potężny się tu robi. Dziękuję bardzo za przekazanie mi płytki. Mam nadzieję, że tak jak rozmawialiśmy, uda się na tą wiosnę razem spotkać, przeprowadzić jakiś fajny wywiad, a w szczególności wspólnie posiedzieć, spędzić jakiś czas, bo to też jest na pewno bardzo ważna sprawa. Na pewno tego dnia nie zapomnę. No i jest jeszcze jedna sprawa. Centralnie jak rozmawiałem z Kalim, przyjeżdżała G-klasa. Jak wracaliśmy do domu, przyjeżdżała G-klasa. Mówię, kurde, trzeba zacząć ciężej pracować. Tymczasem na razie tylko to. Warto czasem pozapierdalać trochę w życiu, no bo takie rzeczy później nas spotykają. A co bardzo fajne, przy okazji tej całej akcji wsparliśmy bardzo duży cel charytatywny. Jak dla nas też zwykłych ludzi po prostu, też bardzo dużą kwotą. Dlatego bardzo się cieszę, że mogliśmy to wszystko razem połączyć i zrobić coś kurde po prostu dobrego. Z niefajnych rzeczy powiem wam tak. Kanał generalnie został zdemonetyzowany przez YouTube'a. To oznacza, że nie będę już mieć żadnych totalnie zarobków z YouTube'a.
No a jeśli chcielibyście mnie po prostu wesprzeć w moich działaniach, no to zapraszam was zwyczajnie na live'y na tym kanale na YouTubie. Zaznaczcie sobie dzwoneczek, wtedy wam nic nie uniknie, a tam po prostu sobie siedzę z każdym widzem. Także naprawdę mamy bardzo fajną rodzinną atmosferę. Tymczasem ja już lecę montować ten film dla was i wymyślać kolejne fajne rzeczy. Trofeum kanału. Dziękuję bardzo wszystkim za 70 tysięcy widzów. Siema.